Siema, siema, jestem Rajo Jeepy, to jest kolejnik z naszej serii Podwórko. Kolejny sezon oczywiście jest Krzysztof. Siemano. Oraz widzowie na czacie z YouTube'a, siemaneczko, witam serdecznie was wszystkich zgromadzonych. Słuchajcie, akty dzisiaj bardzo fajne, nie będę zwlekał, bo sporo roboty jest. Zanim zaczniemy, Krzychu, nakarmisz coś jeszcze koty nam? No można. To nakarm. No, można, można. Nakarm kociaki, a ja tu jeszcze wspomnę tylko tyle, żebyście zostawili łapkę w górę i suba pod tym... Nie. Suba ogólnie na kanale, a łapkę w górę pod tym filmem, nie? Bo to będzie bardzo miło dla nas ogółem całe te. I słuchajcie, dzisiaj akcja taka, że trochę nam się pozmiało na stanie konta, już wam pokazuję. Mamy 55 tysięcy, jakim cudem? No takim, że sprzedaliśmy całą kiszonkę, która była w silosie. Dlaczego? No bo dzisiaj będziemy robić kiszonkę, więc raczej to logiczne, że sprzedaliśmy. No i też słuchajcie, teraz mogę spokojnie spłacić trochę kredytu. W sensie spłacimy te 55 tysięcy, żeby było. I zostało 65 na koncie. Także super. Wzięliśmy też 50 tysięcy kredytu tutaj ogólnie, ale to teraz my wam tam kiedyś wam zdradzimy dlaczego. Ogólnie to tak. Ja idę sobie teraz tam z tyłu. Krzychu, ty w sumie wiecie zjechać na pole? Nie. Dojedź tam na pole tylko za ten, za ten. Jak to się mówi? Za skup, nie? A. No, a ja tam usiadę, sieczkarny, także zaraz zobaczcie, gdzie jedziemy dzisiaj. Ja pojadam ten tyłem, nie? Jak coś. Spokojnie. Przez wioskę się nie będę tłuk ogólnie, nie? No, dobra, więc słuchajcie, taka sprawa też tutaj jest. MF wychrupany, no wychrupany, potrzebuje remontu, ale niestety jeszcze nie mamy kiedy go wyremontować. Krzysiu. Co? Ogólnie to tak, dobra, to zaraz przejdziemy do tego. Widzicie, ile jest pusty, jak skończę kosić, co nie? No. To i będę zjeżdżał z przyczepami, to wtedy ty może byś tu skoczył i to przystawił przyczepkę, nie? Wiesz którą? Przystawił? Tak, to belek. Bo nie przestawiłeś przed odcinkiem, a tam cię prosiłem, nie? Żeś zrobił. No, stoi pod tym przecież. No, ale nie w tą stronę, wzdłuż silosu, a nie naprzeciwko silosu, bo tam przecież teraz się nie wykręcimy, nie? Z przyczepami tak. Dwoma. Przyczepa do belek, wiesz jak ona wygląda? No to, to siwa ta stara. Nie, przyczepa do belek, a nie ta autosanka. Kurry. Ej, to Krzyk, to tryb biegnie z jelną rozie. Nie, no nic, spoko, ale widzę, że postawiłeś tam to ładnie, tylko nie to, co trzeba, nie? No, bo ja myślałem, że dobra, nie, bo to jest do palet. Nie, jasne, o co chodzi. No, tak, to jest do palet, no. Ale to dobra, nic się nie stało, nie? W sensie, zaraz wykosimy, jak ja będę zjeżdżał, to ty sobie zjedziesz tamtym, nie? Bo dzisiaj będziemy robić kieszonkę ludziska. A jeszcze tam przy okazji zobaczcie, co się dzieje. Bo tak, ogólnie mamy dzisiaj do roboty dwa pola. Mamy tutaj to 49, to co widzicie tutaj, wszystko co rośnie. I mamy też nowe pole, które kupiliśmy ostatnio za kasę z drewna, z pola. To było chyba 61, tak. No, więc trochę tego jest. No i też tych półek nie obrabiamy, nic nie robimy, bo na razie nie ma co. O, tu mamy 49, jeszcze 79 jeszcze kiszonkę. Ej, to sporo tego widzę, myślałem, że będzie za mało trochę. No, także fajnie. Zapytacie, czemu ogólnie robimy sobie całe kieszonki, żeśmy sprzedali? No po to, że po prostu krowy są nakarmione, kasyna była potrzebna, żeby spalić trochę kredytu. A po drugie, i tak jeszcze będziemy robić w drugim silosie z tamtej, tam będzie trawa do roboty, nie? Jakby, więc wiecie. Okej, okay, ja już tu wjeżdżam. Gdzie ty jesteś? A, tam no, jesteś stancony. No. To wiesz co, ja trochę tak... Zaraz tutaj jednym tylko mi się złapię. Okej, okay. Dzięki za subika, Mateusz. Na razie mi się złapie, więc na razie stój, dobra? Ja sobie trochę podkaszam. One chyba te przyczepki ładnie łapią, nie? To nie jest autosanka stara, co tam miała problemy z tym. No, łapię. Okej, dobra. Jak, nie wiem w sumie jak teraz, chyba za mną pojedziesz, nie? Najwyżej. No za tobą, bo inaczej nie mam jak. No. Ile na tego na godzinę ustawić? Wiesz co, zaraz ci powiem. Dyczka. Dicha. Dicha, dobra. Dobra, ja to sobie będę lekutko... O, dobra, będę dycha jeździł, nie? Najwyżej tam. Łapie ci? Wszystko? Łapie. Dobra, spoko. Trochę tak tu ciasno jest ogólnie odkosić to, bo wiecie, jest tutaj trochę problem z tym. Myśmy to pole kupili i ono to pole będzie ogólnie transformowane jak Optimus Prime. Więc trochę to się rzeczy będzie działo. A, tuż ładnie jest, bo mamy wyjazd na pole. Naprzeciwko. No. To spoko, tu już będziemy spoko jeździć. No, więc troszkę tego tutaj to będzie, bo pole będą trochę... Cześć Mateusz Broń, witam się serdecznie. Troszkę to będzie transformacji właśnie w tym wszystkim. Dlatego tak to póki co wygląda śmiesznie, że takie pola idą na kieszonkę. Ale zobaczcie niedługo, już myślę za dwa odcinki, jak to wygląda sprawa z tym. Ponadto, jeżeli chodzi o sprawę i wyglądające z innymi rzeczami, co dalej z tym ciągnikiem, któryśmy oglądali? Słuchajcie, gość... Jeszcze do mnie nie dzwonił, nie wiem nic na ten temat, czy będzie odzwaniał, czy nie będzie odzwaniał, bo jesteśmy dopiero... No w sumie tamtą odcinek nagrywaliśmy z rańca, tam byśmy byli u niego, więc można powiedzieć, że jeszcze gość się zastanawia, może jutro zadzwoni, może nie. No zobaczymy, cześć Mikołaj, dzięki za suba. Mam nadzieję, że wszystko się uda jednak
zrobić tak, żeby on do nas dzwonił, ale no kto wie, nie? Także tutaj nie ma coś za bardzo, co tak się, co sobie obiecywać. Wiesz co, to zaraz się obrócę. Może naokoło pojedziemy teraz, co? Żeby naokoło jeździć, no, fajnie będzie się obracać. No, będziemy się wykręcić. Ty masz lepiej przyczepić, ciężko będzie się właśnie tutaj ogarnąć z tym. Okej, ja tu sobie już powolutku wjeżdżam. Tam dychę ustawiasz, nie? Dycha, ja stawiam to z dycha. Dobra. O, jadymy. No, więc chcemy cię to pole ogarnąć, oto jedno tutaj i polecimy zaraz na 49. Znaczy, tak? Na 49? Chyba 49 to jest pole. No, chyba 48. Tak. Nie, 49, tak, o. 48. Nie, kurde, już tam nie wiem. 48, bliżej ci to dalej. To dalej. Znaczy to tutaj, tam to, naprzeciwko nas, nie? To 49 to wtedy. No. Czy 8? 9, sorry, bo ja patrzę na to. 9. No. Sorry, ja się pomylałem znowu. Matko jedyna, nie? Co się dzisiaj dzieje po prostu. Ale to zaraz ten. Myślę, że to w miarę szybko pójdzie, bo chcemy się zrobić giszonkę z tych tutaj trzech pól. Szybko to ogarnąć, szacher macher i zaraz polecimy sobie z tym. Z siewami, bo w sumie mamy rzepak do siania na polu 49, więc to tylko ostatnie rzeczy na sierpień nam została. Tam szybko tylko obróbka poleci, jakiś tam obornik się rzuci i tyle. Albo jakiś najwyższy się rozleje, nie wiadomo co tam będzie. No i wiecie, za chwilkę mamy żniwa. Żniwa będziemy mieli sojki, nie? Więc też fajnie by było. No tu za sława wychodzi 18, nie? Tak, w to pierwsze 18 wychodzi, no. 15 mamy jakby. Tam. Tak? Już jest 15? No. Jak to sypie, nie? Ja pierdzielę. Naprawdę, tutaj konkretne są zbiory z tego, nie? Proszę grzeć na czacie. Oczywiście, że tak. Gdzie jest moderacja? Halo? tak, nagrywamy podwórko kolnicy. Oczywiście, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. O, już leci ten, już druga leci. Ty, tu w sumie tam będę was zostawiać, tak myślę, nie? No chyba tak. Więc to ja się teraz ten, ja tu sobie odkoszę troszkę od tego, nie? Ja się staram się jechać tak bliziutko, bo ja tu będę jeździł w tę stronę teraz, nie? O, tak sobie podjadę, nie? Spoko. No dawaj, dawaj, śmiało. Musisz sobie, w końcu włączyć biegi manualne, nie? Bo na automacie ten farmik jest do dupy, nie? Jeszcze biegi zmienia jak chce, a tak byś sobie ustalił konkretne biegi, on zawsze by ci poszedł z taką samą prędkością, nie? Okej. Troszkę tutaj takiego jeżdżenia mamy. A to malutki ten. Ej, to nie będzie na dwóch zostało, sorry. Będzie może jeden. Już myślałem, że będzie tutaj tyle tam kiszonki, nie? No już mam 80% zaraz, o. Okej, okay. No to spoczko. Czy podawnika do sieczkarni? Znaczy ona jest chyba wydana gdzieś, nie? Ale nie wiem gdzie. Skąd ją mamy? Z Kingsmodu chyba, żeśmy ją wzięli, nie? No, chyba tak. Bo to chyba Sebol znalazł. Już nie pamiętam w sumie. Okej. Brudę, ale dzisiaj. Ciężko idzie? Ciężko idzie. No, to takie pole, nie wiesz, słabe, nie? My ogólnie kupiliśmy to pole, tylko nawet nie wiedzieliśmy, że chcemy tu jeszcze działać z kiszonką. Ale mówię, dobra, skoro już to tam rzesław będzie do przodu. I co? A, na wrzesień albo październik będziemy budować silos kolejny, bo właściwie musimy już budować silos nowy, bo się nam sobie nie zmieści. 8, 9 i hamuj, dobra. Dobra, to co, ja siadam do tego, a ty dawaj to tam przenieś się z tym, nie? Z tą przyczepą. O, zgasł mi. Na biegu miałem. Okej. Okay. Dobra, więc teraz ruszamy. Są? A, okej, spoko. A i chyba jakieś lagi są, wiecie? Tak mi się wydaje, bo strasznie wolno dochodzi do was, dochodzą wiadomości, nie? Okej. Okay. Jakoś tak sobie tutaj wyjedziemy, o, trochę wymusiliśmy, ale to nic. Nic mi trzeba, to no tak. Oświetlenie shadera jakie są? No standardowe, tak jak nie zmieni od wielu odcinków. Oświetlenie jest od czarnego, a shadery są własnej produkcji, że tak powiem. Własnego oświetlenia, co nie? Czekaj chwilę, tylko przejadę przez Silos. A, bo tędy jedziesz, tak? Z tym, do belek. Zawrócić jakoś. Okej. Okay. Spoko. Cały czas blisko oczywiście macie ogłoszenie dostępne tam z tym. A nie, to w tam na odcinku żeście pisali. Ty, my chyba nie nagramy tamtego. Z tego. Chyba nie nagramy. A nie, to będzie bardzo. O Jezu, ten odcinek będzie bardzo późno. To sprawa, że Maseja. Znaczy z tego, z MTZ-a, wiesz? Bo on będzie dopiero 28, on się publikuje. Mhm. Marca, czerwca. No jeszcze strzela z pracy, nie?
Jeszcze praca, ale praca zaraz będzie, bo to w 103 odcinku. On się publikuje w 103 już niedługo, nie? Więc praska to niedługo, nie? Mhm. Okej. Okay. Spoko, się wysypuje. Okej. Okay. W sumie to jest, możemy zrobić tak, że na przykład jak ja to wysypię i zanim tam dojadę, to ty możesz tutaj gdzieś 16 ugniatać, to nie? Można. No, żeby też tak było, wiesz, żeby cały czas było coś do roboty, nie? Okej. Okay. Ty, ja się trochę nie zmieszczę. A będę musiał pojechać tędy, wiesz? Ty, co jest? Co mi tak łamie? Co mi łamie? Nie, właśnie, jest jakiś problem. Okej, okay, dobra. Sorry, że posionym jadę, sąsiada. Ale miałem jakieś problemy po prostu, nie? sorry. No paskudnie teraz zrobiłem, ale no wybaczcie mi to, nie? Kupcie samą zbierarkę, to by wyglądało, ale jakąś samą zbierarkę? A, że przyczepę samą zbierającą. No, spoko pomysł w sumie na taką przyczepkę. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, nie? Jak tylko będziemy mieli kaski, to sobie takie coś ogarniemy. Oraz raczej w tym... Jak to się mówi? W tym, że... W tym roku chcemy kupić tą mleczarnię nieszczęsną jeszcze, nie? Więc wiecie, póki coś tak średnio. Cześć Mario, witam serdecznie. Czat się zawiesił? No ten czat się właśnie zawiesił tutaj na YouTube, nie? Ja w ogóle myślę, że będę chyba z tego czatu rezygnował, nie? W ogóle. Jak ktoś już dojechałem, nie? Mhm. Więc ja to sobie tak zajadę w tę stronę. Do kombajna wchodzisz, czy? Mhm, tak. Okej. Okay. Dobra, mnie to szło. Tak mogę stać, nie? Bytniesz elegancko. Tak, no. Spoko. A, czekaj, bo to trzeba też odpalić. Nie łapie jakby co, nie? Nie, właśnie no. Zaraz może złapie, o. O, idzie. Dobra, no i git. Miałem się też trochę więcej miejsca, żebym się tutaj złamał, nie? Zawsze. Mm-hmm. Okej. Okay. Wszystko jest okej? No właśnie czasami ten czat tak samule, nie? I tak myślałem, czy właśnie z tego czatu może by nie zrezygnować, nie? Że odcinki są na streamku robić, ale bez udziału tego czatu, nie? Ale pomyślimy jeszcze nad tym, co by jak to trochę zoptymalizować, nie? Myślę, że na pewno jak wrócę już z wakacji, to trochę przebuduję grafiki na kanale, nie? Trochę coś tam pozmieniam, bo już mi się trochę znudziły te, to są teraz, więc fajnie byłoby zrobić coś nowego, nie? A sobie, czekaj, jakoś cofnę? Nie, czekaj. Stój, do przodu podjedź. Już się nie złamnę chyba. O, dobra. Dobra, okej. Okay. Niechaj będzie. Te drzewa, nie? O, spoko. Dobra, i tak zaraz przejeżdżamy na drugie pole, nie? Mhm. Tu jeszcze taki jeden przejazd będzie i fajnie. No ale robi? No robi. Cześć Krzysztof Tokarz, witam serdecznie. Pozdro ty oczywiście, Lego filmowcy. Pozdro. Chyba aż tak to nie będzie, że pałko do baseballa. Nic takiego nie planuję, to jest sąsiadem żadnych mi zatargów. Dobra, no i fajnie. Lasik będzie przejazd. Zacznijmy sobie od... Pojedziemy tędy drogą teraz, nie? W sensie tu skręcić na lewo. I tam mieć aż pod... tą budkę tam pod zakręt, nie? Jo. Bo tam sobie teraz skoczymy. Ja będę jechał za tobą, więc na luzie, nie? Mhm. Okej. Okay. No spoko idzie. Ile mam odcinka? Już 14. A, ogólnie teraz będziemy troszkę nagrywać krótsze odcinki, wiesz? Te pół godziny okay. Tak zbytnio nie oddają, więc tak będę nagrywać odcinki po 25 minut maksymalnie, myślę, nie? Nie. Ale też nie ma co zamęczać ludzi, bo pół godziny gameplay to jednak sporo. A i tak wiecie jak to jest, nie? Więc no. Cześć Masaj, witam. Dobra. O, to wiecie właśnie jest ta nasza soja do koszenia, ta 53 i tutaj ta nasza, cośmy sami siali. Też wszystko jest do koszenia. Także, ej, w ogóle to jest fajna droga taka, nie? Taka wąska. No. Fajnie to wygląda. Teraz kurde, jakby się tu... Mógłbyś stać normalnie, nie? Ja bym się tutaj ten... Chyba, że pojedziesz sobie tam zakręcić, nie? Ale wiesz co, poczekaj, ja zrobię poprzeczniaka teraz. Wjadę sobie tutaj. Tam się tu koło lasu w pieprzu może, czy nie? A tam tu zakręcił się i wzdłuż drogi pojadę, się wykręcę. Jak bytniesz trochę. No tak, wzdłuż ja asfaltu pojedziemy, nie? No. Z asfaltu pojedziemy, no dobra. To sam zakręcę sobie, ja tu już ten. Troszkę tutaj odkoszę, żeby miał miejsce. O, sorry. Mhm. Dobra, już tu podjeżdżam, żeby się miał miejsce. Okej. Dobra, ja już jestem. Widzę, że dobre krzaki postawił tutaj twórca jakiś. Jakie dobre krzaki? Ale ty walisz teraz w ten chyba, wiesz? Chyba w pniaka teraz walisz, poczekaj.
Ta, pniak tu jest. A, pniaka tu jest, dobra. Już wycinamy. Proszę bardzo. Zapraszam pana kierownika. Drzewo wtedy. No, drzewo było jakieś, no, on drzewo. No i tu spoko. Ej, dobrze, to żeśmy te drzewa wycięli w tym miejscu, bo tu był ten. Bo tu byś teraz nie mógł bardzo jeździć, nie? Nastawiam się, czy wziąć i piątkę 12, czy Ryzen 7 piątej? Nie wiem, ja mam Ryzena i ich sobie chwalę w miarę, nie? Więc wiesz, zależy od tego, czego oczekujesz. Czy zrobię busa policyjnego na konsolę? No nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Ciężkie pytanie dla mnie takie do odpowiedzenia, nie? Kurde, ale ta kasa na koncie... A, właśnie, krzywo nie ci mówiłem, ale chciałbym ogólnie też powiem w sumie widzom. Wpadłem taki pomysł, że na tej serii mieć jak najmniej kredytu. To nie jest w sumie osadzone w długach, tylko to jest podwórko kolonisty. I tak właśnie pomyślałem, że skoro to jest podwórko kolonisty, to tu trzeba po prostu mieć kasę na koncie, a nie trzymać ją teraz w kredytach banku, nie? Dlatego rozkminiłem, że można zrobić krzywo takie coś, że po prostu kredyt spłacić i operować się jako gotówką, nie? A kredyt to jest ostateczność już taka, nie? Więc płacamy i od tej pory będziemy używać tylko i wyłącznie gotówki, nie? Bo to trochę jest też słabo, tak, nie? Że lecimy non-stop na tych kredytach, nie? Wiesz co? Ja teraz sobie odjadę ten. Ja muszę tutaj się włamać, tu gdzie zawiń sobie na tym może, wiesz? No. Na drodze, nie? A tu sobie poczeka na ciebie. Ostatnio będzie przejazd, także spokło. A jakiego masz Ryzen 7? Ja mam Ryzen 9. Dziewiątkę mam Ryzena. 3900X. Bardzo spoko, procesorek. Zieloną, poczekaj, jak przejadę. Okej. Okay. Tylko to mój procesor taki bardziej pod, wiesz, pod jakiś render, blender, takie rzeczy, nie? Alzer mówiłem, render, blender. No, bo chyba bardziej gamingowe są Intele, nie? A że ja to, wiesz, sporo gdzieś tam robię, to ten Ryzen ponoć dobry jest po takie rzeczy, nie? A RTX czy RX? No, grafika RTX, no tak. Grafika RTX. Z tego co wiem, to grafiki tego, AMD są RX-y chyba, nie? Tak, zgadza się. Intel pewnie się AMD? No, 7, dobra. 8, 8, 9, 100. I 100. Dobra, to co? Ja gaszę, a ty jedź tam pobijać, nie? Od razu. Ej, to jest w sumie spoko opcja, że oboje działamy, nie? No. Bo tak zawsze mieliśmy problem, że jedna osoba stała, a teraz ja to no stop też pokazuję tutaj dla widza. A przy okazji ten. Coś tu się dzieje, ale biegi tu masz tragiczne, nie? 1B miałeś. A ja zawsze na DC jeżdżę, nie? Ja tam nie wiem, mi się samo wszystko zmienia. RTX się gryzę z Ryzenem? W którym momencie ci się RTX z Ryzenem gryzie? Co ty chopie gadasz? Ja mam RTX-a z Ryzenem i Cyberpunk'a przeszedłem na maksymalnych ustawieniach, nie? Nie było problemu żadnego, wiesz? Mimo, że miałem jeszcze... tak jakby... Trochę brakowało mi do maksymalnych ustawień, nie? Myślę, że... Były lepsze sprzęty dedykowane po to, nie? Mam tutaj ten? Aha, mam też, okej. Niby? No nie, jakie niby, nic się takiego nie dzieje, nie? Okej, sorry, to będę przejeżdżał. Aha, myślę, że to zawinę sobie, ale tu jest kurde ten. Powiem ci, stary, to się robi ciasto trochę na tej gospie, nie? Teraz. No i dobrze. No, myślałem, że będzie trochę luźniej, a tu... O kurde. A tu naprawdę jest sporo tego sprzętu i w ogóle. Dobra, niech się sypie to. Wysypuje się? Wysypuje się, dobra, super. I fajnie uchno. Ale troszkę najechał, wiesz, będę ci powoli, nie? Żeby to wszystko ładnie wysypało. Spoko, spoko. A ten Silos to sobie spoko, żeśmy to zbudowali, nie? Ten duży, naprawdę. No. Mega rzecz. A tamten właśnie, ten mniejszy, co mamy, on będzie pod siano, nie? Pod trawę po prostu. Spoko. Myślę, że będzie git też, nie? Jakbyś mógł zabrać te resztki, które został koło Silosu tutaj. Znaczy za Silosem tutaj od mojej strony po prawej, nie? Z twojej strony po prawej, okej. No, tutaj za Masajem. A, widzę. No, tam jest kawałek. Siema Igor, witam serdecznie. Skąd to się tam wzięło? To ostatnio chyba tam coś rozpychałem, to mogło tam wylecieć kawałek, wiesz? Okej. Dobra, to już jadę na poletko. Dobra, pojedziemy trochę tak. Czy mam 3060? Nie, ja mam 2000, znaczy RTX 2080 wersja super. Bo jest to zwykła, jest super i jeszcze jest Ti, nie? Więc ja mam tą super wersję. Taka pośrednia, że tak powiem, nie?
Okej. Dobra, 4D i lecimy. Znaczy D4 w sumie. Goniec na D4. L4. L4? No. Dobra. Dojechałem już jak coś. Może teraz ja pojeżdżę traktorkiem, co? A ty sobie pokoś troszkę ten... Można, oczywiście. Maszynką. A, bo tego gasisz, dlatego. Dobra. Okej. O kurde, ten pomysł mi się nie włączył. Tak raz przeraz będziemy jeździć, nie? Tutaj. Tak, raz przeraz, no nie ma co tutaj kombinować. Dobra. Ja to mam fajnie, będę mógł się fajnie zawijać, a to tam masz... Sporo? Sporo też miejsca, nie? Tak chyba najlepiej będzie, nie? No. Ogólnie mam włączone chyba ogniatanie, wiesz? Dlatego uważaj, jak jeździsz. Wiem. Dlatego próbuję powoli, nie? Mhm. Spokojnie. Siemano, młody Rogal, witam. Okej, okay, no i teraz pasuje taka robota. Fajnie ten zestaw wygląda. W ogóle super to się czkarny, naprawdę. Nie wiem, czy w ogóle będziemy prędko wymieniać, bo póki co naprawdę sobie świetnie daje radę, nie? No. Takie śnie, w sumie jeszcze z was na pewno pojeździ, a potem pomyślimy na taką nowszą, nie? Widziałem tego klasa fajnego, tego starego Jaguara, nie? O, też jest spoko, pomyślimy też nad nią. Ja tak właśnie myślałem, czy my mamy prasę, czy nie mamy prasy, ale już mamy. Mamy. Zapomniałem, że ten rok właśnie kupiliśmy nową Galigani, to nie? Galigani. Pozdrawić pisma, że nie? Igor Wojtkun, pozdrawiam serdecznie. Spełnił twoje marzenie? Dobra, i tego. A, tak w sumie korzystając z okazji, jak już tu jesteście, to możecie oczywiście cały czas wpaść do Krzycha, który też dla was streamuje i YouTube i Twitch tam jednak sobie daje radę. Więc jak ktoś to nie da, macie oczywiście na niego w opisie, bo gdyby nie Krzychu, to byśmy tu pewnie takich akcji fajnych nie mogli we dwóch robić. I w sumie wszystko się wzięło od tego, że z tych w sumie Krzychu wpadłeś na kieszonkę, nie? Tutaj do mnie. No. I tak już został, patrzcie. Się przyczepił i został tutaj, nie? No, ale fajnie, więc jak ktoś to możecie zapraszać też do niego, bo bez Krzycha ta seria pewnie wyglądałaby inaczej, nie? Więc jak najbardziej zapraszamy. Bo w sumie ty Krzychu będziesz spoko ten osobą dla widzów, którzy zostaną. Znaczy, nie będzie ze streamami, a ty będziesz streamował na wakacje, nie? Dokładnie tak. No, także to spoko opcja. Trzeba nazwę zmienić. Też właśnie mówiłem, Krzychu potrzebuje nowej nazwy. O właśnie, ludzie. Napiszcie w komentarzu, jaka nazwa dla Krzycha byłaby spoko. Bo Krzysztof 861, nie oszukujmy się, nie jest zbyt prestiżowe i marketingowe. Trzeba zmienić coś nowego, ale żeby było w nazwie też coś z Krzysztofem związanego, nie? Nie mówię, że Krzychu Gaming, czy Krzychu Team New Holland, czy coś takiego. Tylko po prostu taka uniwersalna nazwa pod kanał, nie? Krzysiu 69. No i elegancko. No i zmieniamy. Krzy Krzysztof. To jest bardziej krzy. Ty Jaków nie rób, synek. Krzysztof. Bo trzeba nie to tak poprawić potem, nie? Bo to teraz będziemy siać chyba, wiesz. Bezarkowo, nie? Lekkie mam problemy. Okej. Związane z nową aktualizacją prawdopodobnie. No, w sumie ta. Agro Team Krzychu albo Agro Krzychu? O, elegancko. Agro Krzychu to jest. Agro Team Krzychu jest spoko. W sumie jakiś ten Krzychu od Mafisolec, nie? Wiecie, który? Krzysztof MST. O, więc to może teraz tak przyjadę sobie, to on się zniszczy. Jest ten Krzychu MST. MSC. MST. To Krzychu będzie. Krzychu RGP. RGP Team. Zrobimy sobie. Chyba się aż procent, a nie. Krzychu G-Play piszą. Tak. Stuwa! No właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Krzychu G-Play. Będzie daj kij. Zarobiliście. Farmik jest nasz, nie? Dobra, ja już sobie zjeżdżam. Za chwilę tam. Teraz pojadę chyba sobie starając co wcześniej, pierwszym razem. I to myślę, że będzie na tyle w tym odcinku. Raczej nie będziemy więcej tutaj nie działać. Dzięki Krzysiek, Sołtysiński. Sołtysiński, tak. Dziękuję serdecznie za followka. Na Cybika, przepraszam. Już mi się wszystko myli. Raz sub, raz follow, matka jedna. Człowiek nie nadąża. No okay. Za dużo rzeczy, co? Za dużo naraz, no jeszcze brakowałoby, żebym TikToka ogarnął. I Instagram, nie? Tak. Dobra, niech to się sypie fajnie. Bardziej się chyba postawimy na to, żeby się wysypywało jednak na środku, nie? Mhm. Ty, albo w sumie, wiesz co? Ten ostatnią przyczepkę
To ja może ustawię sobie, że ona się wysypała do tyłu. Byłoby imo lepiej, nie? Mhm. O! Teraz się panie sypie. O ja. Pół godziny by się spał chyba. Zaraz, musimy zmienić troszeczkę. O, i super. No, bo do tyłu będzie trochę lepiej się sypało, nie? Wiecie, będzie teraz się za mną sypało, taką na boki ogarnięte i na ten. I na środek, nie? Okej. Ktoś mi trzy tanki zostały. Witam Rajtusa, witam serdecznie, laczki z Biedry. Laczki z Biedry. To jest nick. Więc piszcie nazwy dla Krzycha w komentarzach, zobaczymy co tam wymyślicie ciekawego. Bo serio, Krzychu, to jest ten. Ja na tak piszę Krzysztof, to mi wyskakuje co innego, nie? A ktoś jeszcze pamiętałby cyferki, wiesz co chodzi? Nie wiem. Pomyślimy, zrobimy Krzychowi trochę marketing zmienimy. Okej, okay, słuchajcie. Dziękuję za odcinek, bardzo miło, że ci wpadli. Zapraszamy na kolejne z naszej serii Podwórko Kolonisty. Widzimy się za dwa dni w sumie, także do pojutrze. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa. Siemano.